Także miłego dnia panu życzymy. 227 trójek. Z tym karpiem to nawet pan nie wie, jak pan trafił, ale takie letkie niedomówienie pozostawimy. Pan pamięta chwyty do karpia? Amol. Dobrze, dobrze. Tak, dziękuję bardzo. Zostawię panu piątkę. Ojej. Z kwiatkiem. Dobrze? Może być? Z karpiem poproszę. Piątkę z karpiem. Nie umiem narysować. A tu mu damy taki uśmieszek. Cudowny jest. Ogonek? Tak, a ja mimo tego nie lubię, wie pan? Pisała do pana. Proszę przekazać serdeczne pozdrowienia panu Filipowi i podziękowanie za wczorajszy wspaniały koncert w Ustroniu. Był pan wczoraj w Ustroniu? Tak, byłem. I zdążył pan wrócić? Zdążyłem wrócić. A na czym była pani Monika? Na koncercie. Cudownie. Naszym? No, raczej tak. Ja się cieszę. Pani Moniko, bardzo dziękuję. Jak miło, że światowej sławy rozrywkowy kwartet smyczkowy odwiedza polską prowincję. Tak napisała pani Monika. No, piękne miejsce. Tak. Bardzo dziękuję za miłe słowa. O, właśnie. Urywki z kalendarza. A z tym karpiem miał się pan wytłumaczyć. Znaczy, bo ja piosenkę karpia bardzo, a no, potrawa karp to ja tak nie za bardzo lubię. Potrawa nie, piosenka tak. O tak. Dobrze, wytłumaczony. Filip Jaślar, czołowe skrzypce Grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry, 16 października. Dzisiejsi solenizanci to Elifia, Lubgost i Nereusz. Wszystkiego najlepszego. Dziś przypada Światowy Dzień Chleba. O chlebie znam tylko jeden utwór. Czarny chleb, czarna kawa. Ale nie przesadzajmy z tym pesymizmem. Dokładnie 41 lat temu też był piękny październik. Może inaczej. Pogoda była ładna. Pamiętam, ponieważ jeździłem wtedy na moim rowerze Szarik po poznańskich winogradach. Podczas kiedy ja sobie eksplorowałem osiedle przyjaźni, Karol Wojtyła został Janem Pawłem II. Kiedy wróciłem do domu, moja mama płakała. To były łzy szczęścia i nadziei. Nie lękajcie się. Szesnasty października to również Dzień Szefów. Mam trzech szefów. Jeden z nich urodził się w 1756 roku, zmarł w 1791, a mimo to dla nas, członków Grupy Mozarta, jest szefem. To Wolfgang Amadeusz Mozart. Wolfgang jest szefem wymagającym. Był genialnym muzykiem i wydaje mu się, że każdy może biegle grać na kilku instrumentach, komponować bez skreśleń, spisywać z pamięci utwory na chór i orkiestrę. No to ja mu tłumaczę, panie Wolfgangu. Ukończyłem prostą akademię muzyczną, a z kształcenia słuchu miałem trójkę. I nie mam, jak pan, słuchu absolutnego. Nie słyszę? Coś pan mówił? Przepraszam. Mozart był najzdolniejszym muzykiem w historii i nikt po nim nie miał i nie ma podobnego talentu. Nawet Dawid Podsiadło. To był fragment koncertu klarnetowego Adur naszego szefa. Premiera utworu odbyła się w Pradze dokładnie 228 lat temu. Moim drugim szefem jest publiczność przychodząca na koncerty Grupy Mozarta. To ludzie sympatyczni, kulturalni, oczytani. Mówię miłe rzeczy, bo szef słucha. I życzliwi. Nasz szef ma poczucie humoru, lubi, żeby go rozbawić i lubi, żeby mu się ukłonić. Droga publiczności, nasz szefie, ty masz zawsze rację. Sierpc i Śrem. Tam w tym tygodniu mamy spotkania z szefem. Stawimy się punktualnie. 47 lat temu, Boże, jestem od niego starszy, urodził się Tomasz Hajto. To dzięki niemu mój trzeci szef, panowie Marcin i Krystian, mówią o mnie czołowe skrzypce Grupy Mozarta. A ja szefem byłem tylko raz, kiedy usłyszałem: szefie, szef bilonu blaszkę da mi na flaszkę. Wszystkim moim szefom życzę zadowolenia z podwładnego. Dziękujemy, Filip Jaślar. Dziękuję pięknie. Czołowe skrzypce Grupy Mozarta. Cudownie. Wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić szefa. Każdego pozdrowienia. Wszystkich szefów. Kłaniamy się. Za 5 minut będzie 7. Dzisiaj tak muzycznie, wie pan, 4 pory roku nam się trafiają. No to mamy teraz jesień. Niedźwiedź grał ostatnio, ale to ładne.